Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Kretosz i dzisiaj przyjrzymy się paru rzeczom, które na YouTubie nie dają mi spokoju i nie dają mi żyć, bo są po prostu tragiczne. Nie wiem co tu się wyprawia, my jesteśmy małymi YouTuberami, może nie za bardzo ogarniamy świat dużego YouTuba, dlatego właśnie takich rzeczy ja nie kumam. No ale nie wiem, sami ocencie. To co macie przed sobą w tym momencie to film ZWG, który pewnie wielokrotnie wam się nawinął. ZWG otworzył nowy kanał, w którym miał zawrzeć nowy content zupełnie i tak dalej, z tego względu, że na pierwszym swoim kanale, na kanale głównym ZWG, bo to już jest kanał, jak widzicie, grzechu, na kanale głównym ZWG robił widzów w ciula, gdzie była wielka drama, przez to ten film już też jest dosyć stary, bo jest z 18 lutego, mamy teraz 18 marca, więc jesteśmy trochę do tyłu, ale właśnie od tego chciałbym zacząć. Moi drodzy, bardzo wiele youtuberów, większych zdecydowanie, bo mniejszych to nie dotyczy, bo u większych youtuberów zazwyczaj strony kupują reklamę, większość dużych youtuberów robi reklamy właśnie stron takich jak na przykład Jackpoty. Mówimy tu oczywiście o youtuberach gamingowych. Tak samo postanowił zrobić Grzechu ze swoim filmikiem. Oczywiście tutaj będę teraz mówił o tym, co już było dawno, ale zaraz przeniesiemy się do bardziej bieżących spraw, bo ich jest też kilka. Kuba się nie safał do mnie, że ja tutaj fejkuję. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Aha, oczywiście możecie wejść na... Generalnie w tym filmie Grzechu mówi o tym, że ta strona, którą on reklamuje, ona nie jest w ogóle legitna i że żeby na niej nie grać, ale cicho, bo on nic nie mówił. I że dostał za to 3000 tam bodajże złotych. Nie jestem dokładnie przekonany, nie chcę mi się teraz tego puszczać, bo po prostu żygam już tym filmem. Ale to pokazuje, jak youtuberzy zaczynają robić ludzi w hu. I przez to inni youtuberzy duzi, tacy jak na przykład Izak, który reklamuje Drake Moona, czy Jestem Mistrzu, i ci inni tracą na wiarygodności. To jest jedna sprawa, która mnie strasznie boli na tym YouTubie, że zniżają się do takiego poziomu ci wszyscy wielcy youtuberzy, że sięgają po prostu tylko i wyłącznie po hajs. Ja tego nie rozumiem. Jak można się tak zeszmacić? Tym bardziej, że on miał naprawdę dobry content na kanale ZWG. Założył nowe konto i dalej robi ludzi w chu. Ale przejdźmy teraz do rzeczy bardziej bieżącej. Nie wiem, czy słyszeliście o firmie użytkownika For Leafy. YouTuber cheatuje na turniejówkach, który ma 113 tysięcy wyświetleń i opowiada o youtuberze Behop, który ma 27 tysięcy subskrypcji w tym momencie, co jest spowodowane prawdopodobnie tym, że właśnie zaczęli nagłaśniać go polscy youtuberzy, między innymi, bo i Boxdel o nim mówił i mówił o nim For Leafy, i przez to on jest jeszcze bardziej popularny i zarabia jeszcze więcej pieniążków, to teraz jeszcze powiemy o nim my, w zasadzie ja, na tym filmie. Chłop se nagrywa filmy, moi drodzy. Got him. Okay. I spójrzcie na ten film. Według mnie on nie jest odpalony. Okej. 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 W ten sposób prezentuje się cały kanał tego użytkownika. On tych filmów ma tutaj naprawdę bardzo dużo. Na wszystkich hakuje i hakuje już od bardzo długiego czasu, bo mniej więcej od... Przywiemy na sam koniec. 8 miesięcy temu. 8 miesięcy temu, od 8 miesięcy ten człowiek nie dostał wagbana. Mało tego, on na każdym swojej koncie gra ze skinami. Ma rękawiczki, ma skiny do noża i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że chłop robi na przykład content, tak jak na przykład my, na mapie The Canals, nagrał new update i tak dalej, i chłop se lata wszędzie i cheatuje. I on z tego ma 28 tysięcy wyświetleń, rozumiecie?
na jaki poziom w tym momencie schodzi YouTube, że ludzie lecą na hajs i robią takie rzeczy. Oszukują widzów w przypadku ZWG, robią ludzi w chu, albo nagrywają content, w którym latają i psują innym grę i psują tą zajebistą, piękną grę, jaką jest Counter-Strike. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i nie wiem, co kieruje tymi ludźmi, oprócz chęci zdobycia pieniędzy i chwilowej sławy, bo prędzej czy później ZWG już w zasadzie się przejechał, już ma dużo mniejszą oglądalność, a Behop prędzej czy później zostanie zbanowany. I nie wiem dlaczego ci ludzie chcą właśnie zabłysnąć tylko na krótką metę. To był taki odcinek z bólu dupy mojego, bo już nie mogę naprawdę z tym wytrzymać. Chciałem się podzielić tym wszystkim z wami, bo wydaje mi się, że póki co ludzie przestają po prostu odróżniać wartościowy content od syfu. Dlatego to jest takie straszne. Trzymajcie się, moi drodzy. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już niebawem.